Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy omawiać najsilniejsze kompozycje w patchu 9.18. Wiele osób o to pytało, ja to wypuszczam co patch, jak tylko się dowiem jakie są najsilniejsze kompozycje w danym patchu. Tak więc zaczynajmy od itemów STR. Praktycznie wszystkie itemy, które się robi ze spatuli teraz są mocne. Często wypada spatula, tak jak mówiłem o tym w ostatnim moim filmiku. Są te dodatkowe spatule, można robić tych demonów, blademasterów z ganslingerami, można force of nature. Sorcerer Morello oraz Guardian Angel cały czas jak najbardziej w Estierze oraz Ginso z Runanem pod, pod rangersów w A-tierze troszkę się zmieniło itemów, ale to sobie już możecie sami zobaczyć. Tutaj tylko przypomnę, że Silence jest teraz bardzo mocny, bo wiele osób gra postacie, tak jak Sejuani albo Gnar na Frontlane, które muszą użyć swojej mocnej umiejętności, a Silence macie szansę, żeby je wyłączyć. I zacznijmy od, od pierwszej kompozycji. Najmocniejsza, od niestety najmocniejszą kompozycją jest teraz Void Assassins. Wypuściłem filmik, jak je grać, a teraz sam ich nienawidzę. Naprawdę nie lubię, jak ta kompozycja się pojawia w lobby, no ale niestety jest naprawdę mocna, jeżeli ją zbieracie. Co tu gracie? Trzech wojdów. Z Kasadina robicie Assassina. Tutaj jeszcze powinien być Infinity Edge jako dodatkowy item i wrzucacie sześciu Assassinów. Mam cały filmik o tym, jak grać tego builda, tak więc możecie sobie zobaczyć. Kolejnym STR kompozycją jest Jord Sorcerer Shape To jest naprawdę bardzo mocne. Ja tu lubię grać z czterema wildami, ale w, taki, w takim ustawieniu też jest mocne. Shyvana oraz Aurelion Sol macie tutaj jednego shapeshiftera, jednego sorcerera i razem łączą się w swoki. Sejuani ma mocnego ulta. Poppy jest jordlem i macie dwóch knightów jeszcze dodatkowo, którzy też są całkiem ok. Wrzucacie, wrzucacie Ari, która też jest sama w sobie mocna, i jeszcze daje Gnarowi Lulu, po prostu wspierający taki sorcerer. Jeżeli nie macie Swaina oraz Gnara, to za Gnara gracie Nidali, za Swaina gracie Elise, chociaż możecie zagrać też Jaysa. Jeżeli wrzucicie na drugi poziom, tak bym grał tą kompozycję. Tutaj Ginso ciekawie działa na Aurelion Solu, bo on w ten sposób może częściej wykradać demona, jeżeli zrobicie z niego demona i bardzo często będzie kastował swojego ultimatea Rabadon. No jeżeli macie, to możecie wrzucić, jeżeli nie, to wszystkie inne te, inne itemy też będą dobre Morello Coś na mane, Guardians Angel, Dragon's Claw, naprawdę wiele temu możecie na niego wcisnąć. To jest ciekawy build, niewiele osób go gra, ale Gunslinger, Blade Master tylko z jednej ze swoich postaci, czy to jest Graves, czy to jest Tristana, czy to jest Jinx czy Lucian musicie zrobić Blade Mastera, inaczej nie uzbieracie sześciu Blade Masterów, bardzo ciężko będzie Wam to zrobić. Silence też jest mocny, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jeżeli macie 4 Gunslingerów, to Lucian ma szansę, że silencuje dwie dodatkowe postacie, oprócz tej, której targetuje. Tak więc naprawdę, musicie mieć tego Silencea na w Guardian's Angel, żeby się upewnić, czy odpali beczki, a Red Buff, żeby jak najwięcej osób nałożyło, na, nałożył na największą ilość osób Grievous Wounds, czyli to, co obniża leczenie, dlatego Red Buff albo Morello i do tego jeszcze Guardian's Angel. Ale ten build jest naprawdę mocny, jeżeli go skompletujecie w całości. Czyli ten Silence oraz Blade Master z Luciana najlepiej będzie działał. Kolejną mocną kompozycją są Rangersi. Rangersów teraz możecie grać na naprawdę wiele sposobów, ale najlepszym buildem będzie aż z Hurricane'em oraz z Ginso i 4 Glaciali. Dlaczego 4 Glaciali? Bo będzie ona miała 30% na stuna z każdym atakiem, a przez to, że dacie jej Hurricane'a, to będzie nas targetowało dwa cele. Nie wiem, czy wiecie, ale Hurricane zawsze targetuje najdalszą postać, tak więc możecie ograć swoich przeciwników pozycjonowaniem, jeżeli dacie ją wróg i będzie ona, przypuśćmy, biła Aurelion Sol'a, który jest w przeciwnym rogu. Tak więc myślcie o tym, pamiętajcie o tym. Tutaj zamiast Silence'a możecie, możecie dać Cursed Blade'a, a Alan, czyli najlepszy gracz na świecie, mówi, że właśnie te trzy itemy z Cursed Blade'em, zamiast Silence'a są bardzo dobre. Selensa też możecie dać. Możecie dać Dragon's Coal, możecie dać Guardians Angela, Static a, Shiba. Wiele itemów na aż możecie wepchać. Sejuani, Morello oraz Guardians Angel. Mocna, obszarowa umiejętność, która stunuje na 4 sekundy, jeżeli jest na drugim poziomie, plus jeszcze nałoży Morello. Naprawdę bestia, jeżeli chodzi o front Tutaj, jeżeli chcecie tu zbierać 4 glacjali, to wtedy robicie Skindred Glaciala, żeby ona miała dodatkowe 400 HP i, i upewni upewnijcie się, że, że użyje ona swojej umiejętności. Panteon zawsze mocny, jeżeli chcecie grać 4 Glaciali, no to musicie zagrać Brauma zamiast Leony. Kolejna kompozycja Elementale i Rangers, i tak jak wspominałem wcześniej, rangersów można grać na wiele sposobów, i Elementale to jest jeden właśnie z tych sposobów. Dlaczego to jest fajne? Bo macie Daisy, czyli tego, tego, ten kamień, co wyskakuje z elementalistów w postaci frontlane'u, dodajecie jeszcze Sejuani jako frontline Kennena. Macie z najlepszymi itemkami obszarowy ult, bardzo fajnie to działa i Ash, która będzie robiła fizyczny damage. Kenen, który będzie robił magiczny damage. I bardzo fajnie to, to się sprawdza w grze, jeżeli ktoś gra e, dużo smoków, przypuśćmy tam Panteona, szywane Aurelion Sol'a, no to wtedy macie aż, która ich wyklika, a jeżeli ktoś nie ma e, tych smoków, no to Kennen bardzo dobrze będzie działał. Kolejna kompozycja, troszkę tutaj jest napisane, że trzeba ją schyrolować, no bo jeżeli macie Swain'a oraz Dravena w jednej drużynie pod Kery e, oraz jeszcze osło, no to naprawdę musicie się postarać, żeby ją złożyć. E, czterech Imperiali, dwóch Guardianów, trzech Blade Busterów, nic tutaj skomplikowanego nie ma. Swayna powinniście włożyć, Jesu albo Swayna na drugim poziomie, yy, tylko jeżeli wygrywacie. Czterech imperiali powinniście wkładać, jeżeli wszystkie imperiale są na drugim po poziomie. Jeżeli nie są na drugim poziomie, na przykład Katarina i Swain nie jest na drugim poziomie, to powinniście włożyć yy, Sejuani oraz Poppy, żeby mieć dodatkowych dwóch knightów oraz lepszy frontline dla, dla waszego Dravena. Nic tutaj skomplikowanego, po prostu jeżeli wam się tak ułoży, to możecie to zagrać. Yy. Build z atr czyli troszkę słabszy, ale jak najbardziej grywalny. Może mieć problemy właśnie z, dragonem, z dragonami, czyli jeżeli ktoś gra, tak jak wspomniałem, szywane pod Kery, to będzie, będzie ciężko ich pokonać. Ale co tutaj mamy? Na pewno mamy Sorcererów, Elementalistów oraz Jordi. Bardzo fajna kompozycja. Twisted Wade jest teraz ciekawy, bo na swojej niebieskiej karcie odnawia naprawdę wielką ilość many, Tak więc stawiać go blisko Aurelian Sola i może on wam wygrać grę, jeżeli trafi się niebieska karta. Poppy wraz z Kennenem, fajny frontline, Mają oni też Jordla. Tutaj z Sejuani macie Knightów, macie Elementalistów. Naprawdę bardzo fajna kompozycja. Z Gnara robicie Sorcerera, żeby uzupełnić trzech Sorcererów, ale też żeby mu się szybciej odnawiała mana. Bardzo, bardzo fajnie to działa, jeżeli wam się to wszystko złoży. Powinno Wam się to złożyć, bo teraz układa, wypada więcej spatu Morello oraz GA. Możecie to zauważyć, że praktycznie w każdej kompozycji możecie zagrać Morello oraz GA, tak więc zbieracie rózgi z pierwszej karuzeli, zbieracie PFY na pewno z tym nie zabłądzicie. I ostatnia kompozycja, która będzie tutaj pokazana, jest troszkę słabsza, nie polecam jej aż tak. Jest to 6 asasynów oraz 4 ninja. I z jednej z waszych ninja musicie zrobić sobie asasyna bardzo proste do zagrania Głównym carry będzie Akali, ona ma najwyższy damage output Jeżeli dacie jej 6 asasynów to będzie ona miała 50% szans na kryta, a jej umiejętności też mogą uderzyć skryta Tylko jeden problem jest w tym, że właśnie dużo osób gra smoki, smoki i dlatego Akali nie będzie uderzała tak dużo ze swojej umiejętności. Musicie polegać właśnie na Zedzie, żeby on nadrobił, nadrobił swoim damage'em fizycznym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeżeli Wam się podobały te kompozycje, to zalajkujcie to wideo. Jeżeli myślicie, że inne kompozycje są bardzo mocne w tej mecie, to napiszcie w komentarzu, jakie. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia.